Czego uczy mnie Biblia w Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział, 10 werset? Mój miły jest jasny i rumiany. Wyróżnia się wśród 10 000. Pieśń nad Pieśniami, 5 rozdział, 10 werset. Oblubieniec i oblubienica. Oblubienica została zapytana o jej umiłowanego, dlaczego jest on w porównaniu z innymi umiłowanymi wyjątkowy i niedościgniony. W odpowiedzi na to nie wahała się odpowiedzieć. Z zachwytem opisała jej umiłowanego, jak czytamy w Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział 10 do 16 wersetu. Zastanowimy się teraz nad tym, co mówi oblubienica o jej oblubieńcu. Pierwszą cechą, która go wyróżnia, jest to, że jest biały. Biblia używa słowa biały jako symbolu czystości, tak jak w Księdze Izajasza, 1 rozdział, 18 werset. Chodźcie, rozmyślajmy razem, mówi Jahwe. Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, będą białe jak śnieg, choćby były czerwone jak szkarłat, będą białe jak wełna. Nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus jest tym, o którym mówią serafy, gdy wołają jeden do drugiego, mówiąc: Święty, święty, święty jest Jahwe, Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Izajasza, 6 rozdział, 3 werset. Ewangelia według Jana, 12 rozdział, 41 werset. On jest tym, który nie znał grzechu, bo tak mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Nie czynił grzechu, bo tak mówi nam pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 22 werset. I w nim nie było grzechu, bo tak świadczy pierwszy list Jana, 3 rozdział, 5 werset. Tego nie można było powiedzieć o nikim innym, jak tylko o naszym umiłowanym. Oblubienica określiła go również jako rumianego lub czerwonego. Ten, który jest biały i bezgrzeszny, jest tym samym, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie przewinień według bogactwa łaski Jego, bo tak mówi nam Słowo Boże w liście do Efezjan, 1 rozdział, 7 werset. Czy można się więc dziwić, że ci, którzy Go kochają, są przepełnieni Jego miłością? On jest rzeczywiście naczelnym wśród 10 000, dosłownie podniesiony jako sztandar. On byłby natychmiast rozpoznany wśród 10 000. 10 000 to największa liczba w biblijnym języku hebrajskim. Wśród wszystkich synów ludzkich On jest wyjątkowy. Bóg, Ojciec, otworzył niebo i powiedział o Nim: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Tak mówi Słowo Boże w Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, 5 werset. Tak, On jest biały, rumiany i naczelny wśród 10 000. A.M. Bechnam.